Panie pośle, jak pan odbiera to, co dzisiaj mówi Lech Wałęsa? Przeszedł do kontrofensywy, bo znów zmienił narrację. Przykro mi powiedzieć, ale pan Wałęsa potwierdza to, co zawsze o nim mówiłem. To jest taki chłopak, który mówi to, co mu przyjdzie do głowy, a jest to człowiek na poziomie, no, jakim jest, każdy widzi, prawda, kto nie ma zasłony na oczach. No i bredzi, po prostu bredzi. Akurat w tej chwili kazano mu mówić twardo, że ma iść zaparte, to idzie w zaparte. A na podstawie tych wiadomości, które pan ma, no bo pan w tamtym czasie, kiedy Lech Wałęsa działał, był pan blisko. To dla pana to jest agent? Lech Wałęsa był agentem? Pan Wałęsa w 1981 roku wiedziałem, że był agentem. To powiedziano w Gdańsku, jak byłem na pierwszym Dzień Solidarności. Natomiast to, że był agentem, to nie przeszkadza w rozmowach z człowiekiem, traktowaniu go poważnym. Dlatego, bo ktoś jest agentem, to nie jest legalnego państwa, nie jest niczym chemiozy, co najwyżej rozdać po mordzie od tych, na których się donosiło. I pan Wałęsa, jeśli nie mylę, nie dostał, mimo że tam kilka osób jest na niego cięty. No i tyle. Jest pytanie, nie to, czy Wałęsa był agentem SB, bo to wiadomo, że był, to w ogóle nie ma dyskusji. Pytanie jest, czy po 76 roku najprawdopodobniej był agentem WSI, ale tej teczki nie mamy w rękach. A do czyjego domu powinien wejść jeszcze IPN? Był dom generała Kiszczaka, generała Jaruzelskiego, ktoś jeszcze powinien zostać sprawdzony? Może powinien wejść do około 50 domów, ale powinien to zrobić natychmiast po ujawnieniu sprawy Kiszczaka. Po tygodniu już wszystkie dokumenty są powynoszone z tych domów, w związku z czym tylko idiota by je trzymał dalej w domu, a co warte są akta znajdowane w domu idiot.